Jestem na ulicy Kasprzaka od strony podstacji. Jadę w kierunku skrzyżowania z ulicą Młodych i właśnie na tym najbliższym skrzyżowaniu z ulicą Młodych będę skręcał w lewo. Oczywiście zmiana pasa. Obserwuję, jak sytuacja sprzeciwka, jest wolna droga. Wjeżdżam w ulicę Młodych. Widzimy ograniczenie tonażowe do 7 ton rzeczywistej masy całkowitej oraz do 40 km na godzinę. Natomiast ograniczenie przede wszystkim to tonażowe. Zwracam uwagę, że zdając na kategorię chociażby C i wyższe, czyli CED, tutaj tędy ulicą Młodych po prostu nie pojedzieć. Na najbliższym skrzyżowaniu skręcę w lewo, czyli ja pojadę tutaj w głąb osiedla Kasprzaka. Tutaj znowu ograniczenie tonażowe do 3,5 tony i wjeżdżamy w strefę zamieszkania. Przypominam, w strefie zamieszkania prędkość maksymalna to 20 km na godzinę, jaką możemy tutaj się poruszać. Pieszy ma bezwzględne pierwszeństwo w każdej sytuacji, czyli mogą tutaj sobie na przykład dzieci w piłkę grać i sobie poczekamy wtedy, aż oni taki mecz zakończą i dopiero grzecznie ruszymy dalej. Przed nami rozwidlenie drogi. W takim miejscu skrzyżowanie równorzędne tak naprawdę. Zwróćcie uwagę, jadący z prosta, z naprzeciwka od strony garaży miałby w tym momencie pierwszeństwo. Ja tutaj jadę w lewo, czyli jadę wzdłuż zaparkowanych pojazdów. Sygnalizowałem to jak najbardziej kierunkowskazem. Inna rzecz, te pojazdy tutaj stoją nieprawidłowo, nie ma tutaj wyznaczonego miejsca do parkowania. No ale cóż, osiedle, więc się za bardzo nie czepiajmy. I skręcam w lewo na najbliższym skrzyżowaniu, czyli przejedziemy sobie tutaj przy jednym z bloków. Tutaj, żeby przyjechać, to właśnie albo objedziecie sobie osiedle dookoła, albo przez któreś, przy którymś z bloków sobie pojedziecie taką właśnie jednokierunkową drogą, przy której można chociażby zaparkować skośnie. Miejsca nie są oznaczone jako wyłącznie dla mieszkańców, tak więc swobodnie tutaj moglibyście od egzaminatora dostać polecenie, aby któreś z wolnych miejsc parkingowych, gdyby takowe było, żeby sobie w którymś z tych miejsc zaparkować. Znowu mamy skrzyżowanie równorzędne. Tym razem to ja jestem po prawej dla tych, którzy wyjeżdżają tutaj spod bloku 62. Ale oczywiście w lewo zawsze warto spojrzeć. No i jadę w lewo. Tutaj brakuje mi zakazu skrętu w prawo, bowiem tutaj w prawo jest droga jednokierunkowa. To już przy wjeździe do osiedla tutaj mieliśmy znak zakaz wjazdu. Tutaj samo skrzyżowanie znowu równorzędne. Upewniam się, że wolna prawa strona. Wyjeżdżam. Tutaj również nam brakuje przy wjeździe do podblok 64. Brakuje nam oznaczenia, że jest to droga jednokierunkowa. Ktoś jadąc z tego kierunku, co ja, mógłby tutaj przypadkowo przez ten pod ten blok sobie wjechać. Na przykład gdyby zobaczył wolne miejsce parkingowe. Ja z powrotem, jak widzicie, pojechałem w lewo, czyli jeszcze raz sobie pojadę osiedlem. Pojadę jeszcze raz po to, aby gdzieś tam może dalej przejechać sobie przy którymś z bloków. A może już tutaj teraz skręcę, aby właśnie to równorzędne skrzyżowanie, które chwilę temu wam pokazywałem,
aby przejechać. Jak widzimy, będzie tutaj ciasno, bowiem mamy pojazd z jakimiś tam zakupami, jakieś dostawy przywiózł. Tutaj oczywiście w tym bloku ta sama sytuacja, również moglibyśmy tutaj skośnie po prawej stronie sobie móc zaparkować. Wolniej przejeżdżajmy przy takim pojeździe. Znowu równorzędne skrzyżowanie. Ta sama sytuacja, że moglibyśmy przypadkowo pojechać w prawo. A ja już wyjadę sobie z osiedla. Tutaj strefa zamieszkania nam się kończy, tego na kamerze nie widzicie. Czyli włączyłem się do ruchu, a następnie pojadę w lewo w ulicę Młodych w kierunku ulicy Podlesie. Ulica Młodych, ulica Podlesie, drogi, które również wymagają remontu. Miejmy nadzieję, że niebawem te remonty również przyjdą tutaj.